Siema kochani, drugi odcinek Dying Light 2. Rozpoczynamy właśnie w dokładnie taki sam sposób, jak zakończyliśmy odcinek numer 1. Jesteśmy przy radiu, ustawiamy sobie odpowiednią częstotliwość. Jak pamiętamy, to było 140 i 200 MHz. Także bawimy się dalej, kontynuujemy tę historię i zobaczmy, co dla nas przygotowało Studio Techland. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Halo? Aiden? Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Wolca, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś... No, ten gość wie coś więcej. Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra, przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. GRE, stare, dobre GRE. Dobre albo niedobre raczej, jakby się można było wydawać. Ale dobra, wszystko wiemy. Nie robisz tego za darmo. Nasz informator. Miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. No okej. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Kurde, myślałem, że będzie to bardziej owiane tajemnicą sytuacja z Miją i tak dalej. A tymczasem prosto z mostu, tak jest, wiem gdzie ona jest, żyje i tak dalej, no to wszystko goś wie, także to... Ciekawe o co tu chodzi. Porozglądamy się tutaj za jakimiś może znajdźkami, może coś takiego. Okej, z takiej wysokości mogę skakać bez problemu. Dobra, teraz jest to, co tygryski lubią najbardziej chyba w Dying Light'cie, czyli skok na tyrolce. O kurde. Dobra, muszę się przyzwyczaić, że on to robi z automatu, bo gra mi każe wcisnąć, a on to robi z automatu, także... Alright, let's go. Ale świat jest piękny, naprawdę jest... Te fragmenty tutaj, żywsze kolory dużo niż w jedynce. No ale no minęło tyle lat, więc... Co się dziwić? A tu muszą być znajdźki. Notka. Na pewno jesteście ciekawi, co w tej notce jest, także... Raj utracony, księga czwarta. Dobra, to tam. Kto chce przeczytać, sobie spauzuje filmik na pewno, ale mnie materiały ze mszy no wyjątkowo nie interesują. Tu jest miód. Ja bym nigdy tak do Ulu nie podszedł. Nigdy bym tak do Ulu nie podszedł. Ludzie święty, ja się tak boję pszczół. Aha, tu jest stare dobre śmieci. Niech będzie. Okej. O! Co ciekawe, myślałem, że tu nic nie będzie. Ale jak widać... Aha, ale nam szybko tutaj tlen ucieka, więc się pośpieszmy. Tu była jeszcze jedna torba. Dobra, teraz wypływamy. Szybciutko. Dobra. Klimatyczna muzyka. Co tu się może stać? Tu się nie może nic stać. Tu mamy na razie klimatyczny wstępniaczek. Nie da się ukryć, że na pierwszym odcinku za wiele nie zobaczyliśmy. Ani ja, ani tym bardziej wy. Także nic poza odcinkiem nie robiłem. Więc, aha. No dobrze. O ty! Czyli jesteś blisko. Przepłynąłem jezioro. To jesteś prawie przy tunelach. Zauważcie, jedyne jakie GRE pozostawiło po odcięciu miasta. Idę z drugiej strony, pośpiesz się. Co jest? Szybko. O ty, tu jest ich więcej. Dobra, ładujemy ich.
tylko nie mam apteczki żadnej. A jak ja mogę zmienić broń? Akcja. Cholera. No dobra, no ładujemy ich, co? Ja zazwyczaj jestem fanem cichszych rozwiązań, ale jak wchodzą sami pod kij baseballowy, to... To co się dziwić? Masz z wyskoku, gościu. Nie mówili, że nie biega się po schodach? Facet? Albo... I o! Jeszcze jeden? O, jeszcze kilku! No dobra. Jeszcze jeden. Chcę dostać w tiry. Dobra, ich tu sporo jest, chyba sobie już dam spokój. Bo szkoda wytrzymałości broni, a cholera wie, czy ona się nie przyda na coś grubszego. Hop. No trochę ich tu było, ale nie ma co tracić czasu na to bezsensowne nawalanie się z nimi. Tym bardziej, że z tego co widzę, to nic fajnego z nich nie dropi. Z tymi też sobie damy spokój. Dawaj, dawaj, Aiden. Nic nas nie goni, nie goni. Ale rumianek weźmiemy. Musicie mi przypomnieć to magiczne powiedzenie o rumianku i miodzie, które sobie powtarzali ze Spike'iem, bo... Z chęcią bym je teraz zarzucił, ale nie pamiętam go. Ale wiem, że było dla nich bardzo istotne, żeby mieć dużo miodu i rumianku, także... Pozbieramy sobie tego tyle, ile trzeba, a my teraz... Wchodzimy do miejsca, które mi się za cholerę nie podoba. Za nic w świecie mi się nie podoba. Tutaj miejsce do ukrycia, ta? Ale... No okej, to nas nie interesuje. Idziemy dalej. Trzeba jakoś naokoło przeskoczyć? Czy co? Tej! Nike. Wybaczcie. O, może tu się można, o, wspiąć. Ta? Chyba tak. Albo... Okej, chyba wiemy. Chyba musimy... O Jezus! A, oj, czyli... Dobra. To mocno zmienia w ogóle. Okej, okay, czyli jak tracimy staminę, to automatycznie spadamy. Coś przejadę. Ja czuję, że ja przejadę się na tym milion razy, się na tym zesram po prostu. No ale nie tutaj! Tutaj jestem mistrzem parkouru, szanowni państwo. Mirror's Edge. Pff. Dying Light, mordo. Dying Light. Chyba tu jeszcze nie jest tak ciemno, jakbym się bał, że będzie, a że nie mamy jeszcze latarki. A przynajmniej gra nie nauczyła nas jeszcze tej latarki używać, bo nie wierzę, że jej nie mamy. No to... Wchodzę do tuneli. Hej! Słyszysz mnie? Zaraz się spotkamy. Nie cierpię takich miejsc. To wygląda jak strefa kwarantanny z jedynki. Albo gniazdo przemieńców. Ale to aż tak dramatycznie nie wygląda jak gniazdo przemieńców. Tam to jest rzeźnia. Była zawsze. Hej. Jest tam kto?
To nie wygląda zbyt kolorowo. Zaraz nas gra wydyga z kapci. To jest okropne miejsce. Ja już tutaj... No, robi się coraz większa rzeź. O Boże. Zaraz, nie, co to jest... Gdzie on nas zaprosił w ogóle? Naprawdę nie ma ciekawszych No, tak myślałem właśnie. Zajebiście. Dobra, nie ugryz nas, przynajmniej tak mi się wydaje. No mówiłem, że to wygląda jak gniazdo przemieńców. Wiedziałem. No oczywiście, ugryz i co? To minie? To co, już nie, to tak nie zaraża wszystko? Jestem ciekaw. To jesteś. Wszędzie cię szukaliśmy. A co w tym tutaj? Mam. To już trup. Nie miał go. Chodźmy. No, czyli nasz informator się wysrał. Co, z nami jest wszystko ok po ugryzieniu? Ja muszę się zainteresować tym tematem, bo to jest... Co się nas zmieniało? Szczepionka szczepionką, ale podobno ten wirus zmutował, więc... O, i mamy latarkę. Nie mam klucza. Zniszczyłem go. Własnymi rękami. Coś wymyśli, żeby się ktoś otworzył. Zobacz, gdzie on jest? Dobra, ci tam maltretują gościa, ale my musimy oczywiście sprawdzić, czy aby na pewno nie ma czegoś fajnego w szafce. Ten tam stęka, my... Sorry mordo, muszę sprawdzić, co jest w szafce. Ale, okej, okay, tylko... Dobra, teraz ja bym chciał już serio go uratować. Tędy jakoś? Albo to roz... Aha. Dobra. Okej. Okay. Dobra. O Jezus! Aha, dobra. Na szczęście tu nas gra tak nie ukarała za brak umiejętności parkurowych. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Jasny gwint. Zaraz się... Tak jest! Mamy oczywiście po ugryzieniu nie jest z nami zbyt kolorowo, ale tu te szafki świecą się na zielono, więc coś tu musi być. Papierosy, które jaram. Instrukcja obsługi ze starego świata. To jest przedmiot kolekcjonerski? Nie, ale co to... No dobra. Wiem, że te drzwi są zamknięte, ale sprawdzę, bo już zobaczyłem ten otwór w szybie wentylacyjnym, który jasno wskazuje nam, tym mniej sprytnym graczom, że trzeba prosto do niego iść. Ciekawe, o jaki klucz chodzi. Z szefem. Ciekawe, kto tutaj rządzi, jak wiadomo. Rice, o, mamy cutscenkę, no dobra.
No ratujmy go, please, stary, no nie patrz tak już. Podobno miałeś być martwy. Gdzie schowałeś klucz, chłopcze? Ale masz win. Nie wiem, o czym mówicie. Puśćcie go. A co? No może nas zmusisz, knajklo? Bo bardzo chciałbym to zobaczyć. Aktor średni, szczerze mówiąc, ale... Dobra. Okej. Okay. Blokowanie ciosów, to jest coś fajnego. Co jest, typie? Do kogo ty fikasz w ogóle? Ole mu... Co? Jak go znokautował? To urwałem mu łeb jednym ciosem? No dobra, to teraz następny. Tylko po kolei, żeby nikt dwa razy w pierdol nie dostał. O Jezus. Dobra, możemy kopać, to dobrze. Już? Okej. Okay. Myślałem, że będą bardziej wymagający. Okej. Okay. Dobra, tam musiałem kupić tą umiejętność. Pierwsza umiejętność bojowa. Aha. Ty, no fajnie to wygląda, dobra. Niech będzie. Nie mamy jeszcze punktów parkouru, żeby tu sobie rozwinąć, ale widzę, to są jedyne dwa drzewka są, tak? Nie wiem, czy się pojawią jeszcze jakieś. Ale no dobra. Dobra, spoko. Ci mają niewiele więcej siana niż zombiaki. O, jest złom. O temu, jak mu ciosa sprzedałem. Widzieliście to? To jeszcze se sprawdzimy. Zaraz się zajmiemy naszym obolałym kolegą. Sam nas zaprosił do tego szamba, więc teraz musi chwilę poczekać. Podwójna buława. No dobra, no niech będzie. Najwyżej się to sprzeda. Tak mi się wydaje, że będziemy mogli to sprzedać. U jakiegoś handlarza. Gulden. Jest złoto, jest gulden. Różne waluty są z tego, co widzę. O, tu są drzwi jakieś. Aha, dobra. Tędy mogli... Okej. Okay. Tam jest jeszcze jakaś torba. Ja też ją chcę sprawdzić sobie. Wybaczcie, ale w jedynce przejechałem się na tym, że za mało zbieractwa uprawiałem i potem mi na wszystko brakowało. Więc... Kto to był? Stwierdzam, że teraz sobie będę sprawdzał większość lokacji. W kieszeni. Mam coś dla ciebie. No nie mówcie, że on umrze. Co to jest? Klucz dostępu. Gier. Stróżowie prawa go znaleźli. Nie można go zgubić. Miałeś powiedzieć, co z moją siostrą? Tak, myślałem, to jest nasza siostra. Idź do rybiego oka. Zapytaj o dziewczynę zwaną Lawan. Daj jej to. Z tym i przy jej pomocy poznasz... Całą prawdę. Rozumiesz? Pilnuj klucza. Jeśli Waltz go dorwie, całe miasto... Waltz najwidoczniej jest naszym głównym Waltz. Przeciwnikiem prawdopodobnie. Waltz tu jest? Tak. Zbliżają się. Słyszysz? Renegaci. Uciekaj. Nie bez ciebie. Weź to. Chodźmy. Okej. Okay. No to następnych ładujemy, co? Walka parkurowa.
Nie no, przecież to jest epickie. Ja jego, patrzcie. O, to nie wyszło mi. Jeszcze inaczej. Coś mi nie wychodzi. Podczas przeskakiwania, tak? Czyli co? No co jest? Taki z ciebie kawał bydlaka, Jezu, ale mrozi. Coś mi... Aha, to musi być oszołomiony. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, bro. Okej, guys, no to teraz możemy się bawić. Ładuj, ładuj. Tylko na tyle cię stać? O Jezus, trochę się kurwa nie zablokowałem. Jak on, ale nie no, te skoki to trochę są przesadzone. O kurde. Następny. Gdzie twój hełm, facet? Ale jesteś brzydalem. Dobra, a jak ja chcę zmienić teraz w moim... Bo dostałem broń od ziomeczka, ale nie mam jej w ekwipunku. To jest to, ta nieoszlifowana maczeta, ta? Typie, nadziałeś się. Aha, okej. No dobra. Chodźcie tu, chodźcie, ale po kolei, po kolei, po kolei. Typie. S. Krwawe. O, ktoś tu zgubił hełm. Nara. Ten ma fajny kij, ja go z chęcią przytulę. Look at the moves. Nara. Ten ryk? Ale na kurwa. Spierdalajmy stąd. Dobra, nie zostawimy go. No już się bałem, że na dzień dobry. Masz mój klucz? To Walt. Musimy wiać. Ale ja go szukam. Ty idioto, przecież on cię zabije. Dylan! Właź do szybu! Szybko! Tędy! Ty pierwszy! I on zostanie, ta? Please, no! Stary! Co ty wyprawiasz? Wolf nie może dostać klucza giery! Co? Wypuść mnie! Rybie oko! Loan! Idź! Jasna zdrajca!
Wypuśćcie go. Dlaczego mnie zdradziłeś? Klucz nie jest twój. Nie możesz! Gdzie on jest? Przed godziną zero mój dziadek zajmował się hodowlą koni. Piękne, rzadkie rasy. Bardzo je kochałem. Pewnego razu jego ulubiony koń przewrócił się i złamał nogę. Myślałem, że dziadek mu pomoże, ale on wyciągnął pistolet i dał mi go do ręki. Powiedział: robisz to dla niego. Potem przycisnął mi palec do spustu. Krzyczałem. Chciałem, żeby mój dziadek zginął. Ale wiele lat później zrozumiałem. Czasem po prostu nie ma wyjścia. Nie pozostawiasz mi wyboru, przyjacielu. No i tyle z naszego informatora. A my co? No właśnie. No i teraz biegamy, ta? Czy nie biegamy? O, shit. Dobra, stary, wiemy. No nic, no nasz informator, nawet nie dowiedzieliśmy się jak ma na imię niestety. Co jest zdeczka przykre, ale no prawdopodobnie będziemy mu dozgonnie wdzięczni za to, co nam wręczył. Także no. No, nam oczywiście odbija to ugryzienie. No, jestem ciekaw, jak oni rozwiązują teraz sprawę tych ugryzień. Czy one teraz są szkodliwe, czy nie? Już nie rozumiem tego do końca. Mam nadzieję, że to mi gra wyjaśni. Jest szczepionka, okej, okay, ale... Co się dzieje? No, przemienił jest nas ugryz, więc się zmieniamy. No to ty dobrze wiesz, co się dzieje, chłopie. Ty dobrze wiesz, ale boisz się to powiedzieć na głos. Kyle Crane też bał się to powiedzieć na głos, a potem wyszło jak wyszło. Nigdzie się tak nie cieszę na widok światła UV jak w tej grze. Chciałem nawet wczoraj przy pierwszym odcinku klimatycznie włączyć niebieskie światło w pokoju i włączyłem je, ale od monitora biło takie światło, że byłem cały czerwony, więc postanowiłem dzisiaj przy świetle dziennym to wszystko robić, żeby to nie wyglądało tak dziwnie. Kto to kurwa jest? No nie... Niedobrze. To nie jest zbyt miłe powitanie. Okej. Powiesili nas? I tyle? O, jest nasz ratownik. Hakon!
On się zaraz przemieni! Co ty powiesz? Myślałem, że ma alergię. On nie jest stąd! Trzeba go zabić! Jest ze mną, zrozumiano? Nie mówiłem ci, żebyś się nie oddalał, he? Nie mówiłem, kurwa? Gość co wkrętę robi. Zjedzą cię tu. Cii, później. Dobra, czyli jednak się przemieniamy po ugryzieniu. Okej. Okay. No, czasami trzeba komuś przywalić, żeby się ogarnął. Najlepsze, skuteczne rozwiązanie. Także nie pochwalam, żeby nie było. Nie pochwalam przemocy. Absolutnie. Rusza się. Hakon? Zabij go, Hakon. Zabij go, zanim ja to zrobię. O, spokojnie. Luz. Mordo, sympatyczny jesteś z twarzy. Nie, bądź taki... Chyba się nie zmieni. Nie wina mnie. Chyba? Chyba. Hakon, nie chcę tu tego czegoś. Wróciłeś do nas. Mrugnij, jeśli rozumiesz. Kurwa, mój łeb. Prawie się przemieniłeś, ale lampa UV i inhibitory cię ocaliły. No i kij też się przydał. Przeżyłeś. Ja chcę te biomarkery, pewnie dostaniemy niedługo, jak oni to nazwali. Ej, spokojnie, boją się. Prawie zniszczyłeś ich warsztat. Musimy spadać. Możesz iść? Ale nie rozumiem. Dokąd idziemy? Do kryjówki. Muszę pójść do rybiego oka. Do oka? Bez biomarkera możesz zapomnieć. Co to w ogóle jest? Biomarker monitoruje rozwój choroby w ciemności. To twój bilet do miasta. Bez niego wyjście poza światło to raczej loteria. Nie wiesz, kiedy cię trzepnie. Potrzebujesz biomarkera, a ja wiem, gdzie go znaleźć. Okej. Okay. Chodźmy. Czyli sobie załatwiamy naszego iWatcha. Znów się przemienia. Spoko. Wszystko pod kontrolą. Będzie dobrze. Jesteś słaby. Odsapnij. Pij. Serio? I co? Może go jeszcze wykąpiemy? Przyjemna perspektywa, nie powiem. Następnym razem. Spadaj, Hakon. Uwielbia mnie. Okej. Okay. Dlaczego mi pomagasz? Najpierw może co nieco się poznajmy. No właśnie, dlaczego nam pomaga? Chciałem zadać to samo pytanie. Skąd masz te blizny? Nie twój interes. Nie paprasz. Dobrze, dłużej pożyjesz. Jesteś pielgrzymem? Czy ukradłeś odznakę? Jestem... byłem pielgrzymem. Dzwon? Do zmroku. Mówię serio, Hakon. Nie zostanie tu na noc. Masz. Twoja broń i twoje radio. Nawet pielgrzym sobie bez nich nie poradzi. Dobra, chodźmy. Chodźmy i zamknął mi przed ryjem drzwi. Co jest? Tak to się załatwia te sprawy? Zero kultury. Ludzie zapomnieli, jak się zachowywać. Czy mogę z nią rozmawiać? O, mogę. Fajna dziupla. Tak zaczynasz flirt? Fajna dziupla? Lokatora. Zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie każdy pielgrzym to bandyta, wiesz? Aha. Fajna dziupla. Niezły masz tu warsztat. Też tu mieszkasz? Też tu śpisz? Tak. Niezły warsztat. Nie powinno cię tu być. Hakon ryzykuje nasze życie. Nie róbcie tak. Popierdoliło. Nie róbcie tak. Nie podchodźcie do dziewczyn i nie mówcie fajna dziupla. Przestraszyłem. Musiałam ci przyłożyć. Jesteśmy kilka. Okay. Ta koleżanka bardziej przystępna, bo nie powiedzieliśmy jej, że ma fajną dziuplę, także... Nasz dom, nasz warsztat, nasz cały świat, można powiedzieć. Jesteś milsza od niej. No, też to zauważyłem. Spadaj. Sara nie ufa nikomu poza mną. Poza tym walczy lepiej niż ona, więc mogę sobie pozwolić na większą... A, czyli ty jesteś ta bad bitch, ta? Niech będzie.
Idziemy stąd, Kajs. No, okej. Nieźle. Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę. W centrum. Za tymi zwołami chemii. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. O, w mordę. Jakim cudem cię nie wielkie zdarzy. Oczy. 2000 z buta. Nie dałem się ugryźć. Czujecie to, czat? Wszyscy są za. 2000 kilometrów, jeżeli to jest we Francji. Villedor też odizolowali. Wydarzenia tej gry to jest gdzieś podobno we Francji, a Haran to była Turcja. Jak się dostaje biomarker? To on chyba. Aiden, nasz główny bohater, chyba też jest z Haran powiązany. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. Hakon. Aiden. Miło cię poznać. Witaj. W raju. Dobra, czyli biegniemy sobie za Hakonem. Tutaj. Klasyczny. Ej, sprawny jest. O, ale teraz dużo szybciej wstajemy ze śmieci, bo... Oddziały specjalne? Kai Crane też był w oddziałach specjalnych. O, o. A nie, tu się ukrywam. To się nazywa upadek. Ale... I chuj. Przynajmniej dobrze pamiętam. Sprawdzę tą dziurę, bo mnie zainteresowała bardzo. Może tu będzie coś ciekawego. Albo nie będzie. Nie widzę tu żadnych znajdziek, więc chyba sobie dam spokój. Wracamy na górę. O, dobra, Hakon, where are you? Tam jesteś. No, dawaj. Do góry. I spadamy teraz. Okej. Okay. Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszy. No wejdziemy czy nie wejdziemy na to? Lepiej, jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. No okej. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na tę ruderę. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Zagajniki. Okej. Okay. No dobra. Już zebrałem ogólnie 100 razy więcej roślin niż zbierałem w jedynce, bo jednak mnie nie interesowało to wytwarzanie wzmocnień i tak dalej. Na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki.
O to co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. To zaraz, ja tu chcę przeszukać wszystko. Dobra, chyba zebraliśmy wszystko. Nie, jeszcze tutaj rumianek, oczywiście. Prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. Sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Okej. Okay. Jak rajs trochę. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina. A ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Zamyślił się trochę. Za mną. Może sam był takim stróżem i się zbuntował. W końcu mówił, że był w wojsku, więc mogli go tu na początku zrekrutować. Ile tu znajdziek? Będę mógł tam wejść? Już prawie. Oby obyło się bez niespodzianek. Ej, mogę tam wejść? Ale szybko, zmrok zapada. Szybko, otwieraj skrzynię. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Jednak nie dostaniesz. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń, a sprawnego sprzętu GR nie widziałem od lat. Nasz magiczny klucz do każdej skrzyni. Lepiej, szukam żeby... Kogoś ważnego. A to powinno mi pomóc. Ale skąd to masz? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uwierz. Niech ci będzie. No i... Ja pierdolę, zaspaliśmy. Plan B, spierdalamy.
No i mamy... Aha, mamy nawet biomarkery czerwone. To jest jakiś giga przemieniec, ta? Nie, ja się poddaję już chyba, już mi się nie podoba tutaj. Ale nas miota nam jak szatan. Nie bierzcie narkotyków, bo was zmiotą z planszy. Znajdźmy lampę UV. Bazar. Damy radę. Dobra, no to teraz bawimy się w bieganko. Światło. Okej. Let's go. Biegnij, Aiden, ty! Czemu ty skaczesz z krawężnika takiego, ty człowieku? To się przebiega tylko. Ale na razie bieganie jest mega wolne. Coś czuję, że to będzie można później rozwinąć. Bo czuję się, jakbym był mega powolny. No dobra, tam widzę światełka. Jeszcze troszkę, troszkę. O, ale... Otwierać! Halo! Stój w świetle! Hakon... No dalej! Otwierać! Już! Hakon, wyjedź idzie. Biomarkery. Nie ma czasu. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Wpuść nas chociaż do przedsionka. Musi pokazać biomarker. Co powiesz na elektronikę? Ty fiucie! No to chyba jesteśmy w dupie. O kurde. Oh shit. Zawołał wszystkich. No dobra. No pościg, świetnie. Stare dobre czasy się przypominają. O Jezus! Come on, leć! Biegnij, byku. No nie odwracam się, nawet nie wiem jak tu się odwrócić. Jeszcze mi tego gra nie pokazała. Ale chyba kontrolem? Nie, nie mogę. Czy caps lockiem? A, caps lockiem się odwracamy, ale dobra. Skocz! O Boże! Ale, o Jezus. Ty, skacz mordo! Ło! Szybciej! Dawaj Hakon, otwieraj te drzwi! Zajmij ich! No dobra, powodzenia! Kilian, kurwa, Kilian, otwórz! Kilian Mbappé! Kilian! Chodź się wyjebał na moje złoto! Ty chuju! No dobra, czyli się bijemy. No dobra. Spadaj na ziemię. Cholera, ile ich jest? Spadnie, dobra. Udało się. Nie sądzę. Nieszczęścia chodzą parami. Dobra. O, oh, shit! O! Wrócił skubany, uparty! To już wszyscy? Pościg dobiegł końca. No dobra, poradziliśmy sobie z tym pościgiem. Już kurwa.
Farcik. Płońcie. Palcie się, palcie się. O gad. Ja pierdolę, Kilian. Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. No. Na tego elektronika zadziałała. Skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Pielgrzym. Pielgrzym, jak gigahat. Jestem pielgrzym. Tak jest. Z buta, mordo. Tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie. A zresztą bez znaczenia. No to się doczekałeś, pielgrzyma, mordo. Co ty knujesz, Akon, he? Dałem mu inhibitor. Przeżył. Ocalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Sukinsyn. No, kolega z przeszłością wojskową też. Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Hakon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Może ma kogoś na sumieniu, Hakon. Wygląda na taką osobę, która... ewidentnie miałaby kogoś na sumieniu i teraz stara się pomagać, żeby odkupić swoje sumienie. No i kochani, tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Po tym męczącym pościgu myślę, że przyda się nam chwila odpoczynku, więc dzięki i widzimy się i słyszymy na odcinku numer 3. Także poznaliśmy Kiliana. Hakon nam gdzieś sobie poszedł, także trzymajcie się ciepło, hej hej!